Powiatowy Urząd Pracy zorganizował dzień otwarty dla absolwentów szkół zasadniczych, zawodowych, ponadgimnazjalnych i ogólnokształcących. Opowiemy im, jakie urząd może im zaoferować formy pomocy, opowiemy o rejestracji, pokażemy im, jak wygląda taka aktywizacja osób młodych w Urzędzie Pracy. Mogą zostać oprowadzeni, mogą porozmawiać z każdym pracownikiem, z każdym specjalistą, który tutaj zajmuje się obsługą takich osób młodych. Czas, w którym odbywał się dzień otwarty, nie jest przypadkowy. Wkrótce zakończy się rok szkolny i uczniowie z pewnością będą chcieli podjąć pracę dorywczą bądź stałą. Są absolwenci, którzy kończą szkołę i nie mają żadnych uprawnień zawodowych. To są absolwenci szkół ogólnokształcących. Dla nich też mamy ofertę. Mogą skorzystać ze szkoleń, mogą nabyć jakieś kwalifikacji, zanim rozpoczną studia dzienne od października albo decydują się w większości też na studia zaoczne, czy to jakiś inny tryb niż dzienny. I wtedy mogą w szybszym tempie niż ukończenie jakiejś szkoły uzyskać kwalifikacje za pomocą na przykład kursu albo doświadczenie za pomocą stażu, czyli tak jakby z jednej strony nabywają praktycznych umiejętności i uczą się już wykonywać faktycznie jakiś zawód. W trakcie spotkań z młodzieżą doradcy zawodowi klienta, specjaliści do spraw aktywizacji przedstawiali wszystkie możliwe formy pomocy, jakie urząd oferuje młodym osobom. Przedstawiamy wszystkie oferty pracy, którymi urząd dysponuje. Będzie też od godziny 15 do 17 specjalista Wojewódzkiego Urzędu Pracy, to też jest doradca zawodowy i też przedstawia ofertę Urzędu Pracy w Katowicach. Wojewódzki Urząd Pracy ma troszeczkę inną ofertę od Urzędu Pracy. Tam są bardziej na przykład oferty pracy za granicą i też te oferty bardzo interesują młodych ludzi. Wiemy to już po prelekcjach, które odbywaliśmy w szkole, więc ten specjalista też będzie miał na bieżąco właśnie jakieś propozycje dla tych młodych ludzi, którzy tutaj dzisiaj do nas trafią. Młodzież mogła się również dowiedzieć czegoś więcej na temat praw i obowiązków osób bezrobotnych oraz możliwościach korzystania ze stażu czy dotacji na otwarcie własnej działalności.